gmach przy ulicy Sejneńskiej, w którym mieścił się kiedyś Narodowy Bank Polski, a ostatnio placówka zamiejscowa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, stał się własnością miasta. Wkrótce w jego części pomieści się Państwowa Szkoła Muzyczna. Suwalscy wojewódzcy urzędnicy są niepocieszeni, bo w odróżnieniu od Łomży, gdzie delegatura PUW została utrzymana, część z nich straciła pracę. Kilka miesięcy trwały negocjacje między władzami Suwałk a wojewodą. Ostatecznie miasto otrzymało nieruchomość przy Sejneńskiej 13 w formie darowizny. Służby wojewody, które funkcjonowały w tym budynku, generalnie pozostały w nim. Ma swoją siedzibę Wydział Paszportowy, gdzie można składać wnioski paszportowe i paszporty odbierać. Nadal jest prowadzone archiwum Urzędu Wojewódzkiego, w którym są gromadzone akta po byłych zakładach pracy zlikwidowanych, które funkcjonowały w starym województwie suwalskim, ale zadania dotyczące prowadzenia archiwum tego przejęło miasto Suwałki na podstawie porozumienia. Pozostały też placówki Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, Straży Rybackiej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którym miasto użycza lokale. Pozostało jednak wiele wolnej powierzchni. Chcieliśmy i chcemy zlokalizować tam Miejską Dyrekcję Inwestycji, ale w międzyczasie troszeczkę zmieniło się, bo Państwowa Szkoła Muzyczna pozyskała środki finansowe na generalnie remont i rozbudowę tego własnego obiektu, a wobec tego na czas remontu powstał problem, gdzie szkoła muzyczna będzie miała swoją siedzibę. I tutaj z tych rozmów przeprowadzonych w piątek, w ubiegłym tygodniu, też właśnie ustaliliśmy, że część tych pomieszczeń wolnych w tej chwili mogłaby przejąć na pewnie okres około 2 lat Państwowa Szkoła Muzyczna, póki się ten remont, rozbudowa tego ich obiektu nie skończy. Władze Suwałk nie kryją radości, bo za darmo powiększyły komunalny majątek o duży gmach, stojący w dodatku w bardzo dobrym punkcie miasta. Oszuści internetowi uaktywnili się w ostatnim czasie. Policjanci otrzymują coraz więcej zgłoszeń o przestępstwach. Szczególnie rzecz dotyczy zakupów różnych przedmiotów za pomocą portali internetowych. W ostatnim okresie odnotowaliśmy kilka zgłoszeń, a konkretnie 6 oszustw dokonanych na portalach internetowych. Nie będę tutaj wymieniał nazwy tego portalu, jednak są to jedne z najbardziej popularnych. Oszustwa te polegają jak zawsze na oferowaniu do sprzedaży danego towaru, wpłaceniu poprzez osobę poszkodowaną pieniędzy, a później nieuzyskaniu tego towaru przy pomocy poczty, no bo tak zwykle się to odbywa. Policja ostrzega i jednocześnie wyjaśnia, że mechanizm oszustw internetowych jest prosty. Przestępcy wykorzystują szybkość działania i częściową anonimowość sprawców. Osobom, które w tym okresie, teraz wakacyjnym, dokonują wszelkiego rodzaju zakupów związanych ze sprzętem pływającym, wodnym, łowiskowym, bo chodzi tutaj o wędkowanie, czy też sprzętem elektronicznym. O zwracanie szczególnej uwagi właśnie na to, kto oferuje nam do sprzedaży dany towar, czy pozostawia on nam numer telefonu abonamentowy, czyli taki stały numer, a nie jakiś jednorazowy karty. Tutaj warto byłoby też posiłkować się innymi użytkownikami, którzy wystawiają mu opinię, ale nie jest to jakby wymierne, ponieważ dany użytkownik może sobie sam jakby tutaj podkreślać. W związku z tym nie należy być takim łatwowiernym i po sprawdzeniu i uznaniu, że jest to oferta bardzo okazyjna, trzeba szybko ją tutaj dokonywać tej transakcji, gdyż często okazuje się, czego mamy przykłady, że jest to zwykłe oszustwo. Policja już przystąpiła do szczegółowych wyjaśnień zgłoszonych spraw. Niektóre z nich mają swoje korzenie w różnych miejscach w kraju. Na 6 zgłoszonych przez poszkodowanych tutaj przestępstw, 3 będziemy prowadzili jako Komenda Miejska Policji w Suwałkach, natomiast 3 prześlemy na teren kraju, ponieważ powtarzają się podobne oszustwa na terenie kraju, gdzie jednostki te będą prowadziły już u siebie. Warto więc dokładnie przyglądać się oferowanym z internetowych portali poszczególnych handlowych transakcjom, szczególnie tym, które sugerowane są, aby odbyły się szybko i tanio.
Remont suwalskiej hali OSIR przebiega zgodnie z harmonogramem. Hala ma być gotowa do końca tego roku. Prace remontowe postępują szybko i jak dotąd bezproblemowo. Żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o termin oddania pierwszego etapu. Chodzi tu konkretnie o dużą halę i hol, który był przewidziany do końca tego roku. Suwalska hala działała dotąd bez przerwy przez 35 lat. Wymagała modernizacji. Inwestorzy obawiali się, że po odkryciu parkietów i stropów może być jeszcze wiele wymagających interwencji niespodzianek. Jest ich na szczęście niewiele. No, okazało się, że ewentualnie trzeba jeszcze dodatkowe prace nieprzewidziane wykonać, ale to mówię, to dopiero było, okazało się po już zdjęciu posadzek czy odkryciu w ogóle całej instalacji, bo cała instalacja, począwszy od instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieplnej, jeżeli chodzi o wentylację, instalację świetlną, wszystko zostało, cała instalacja no jest nowa, wymagała już wymiany. Remont hali dużej i małej to pierwszy etap modernizacji obiektu i otoczenia. Dyrektor Zbigniew Wisiecki liczy na to, że pozostałe prace także uda się przeprowadzić bezproblemowo. O włos uniknęła tragedii młoda dziewczyna przechodząca przez przejście dla pieszych na zielonym świetle. Potrącił ją samochód. Wszystko zdarzyło się nagle i 16-latka nie miała żadnych szans na uniknięcie obrażeń. Do wypadku drogowego doszło na skrzyżowaniu ulic Utrata i Kolejowa. Jadący dostawcze auto z ulicy Utraty skręcało w prawo w Kolejową i nie ustąpiło pierwszeństwa prawidłowo idącej 16-latce, która przechodziła przez przejście dla pieszych na zielonym świetle. Doznała ona tutaj uszkodzenia nogi, a konkretnie stopy. W tej chwili przebywa w szpitalu. Przyczyną zdarzenia mogło być tylko gapiostwo kierującego. Policjanci przeprowadzili badanie. Okazało się, że kierowca jest trzeźwy. Szybciej myśleć, a wolniej jeździć, apelują doświadczeni kierowcy. Zdarzeń drogowych w naszym regionie jest coraz więcej. W trzeciej kolejce rozgrywek drugiej ligi piłkarze Wigier zremisowali 1-1 z Pelikanem Łowicz. Cieszy pierwszy gol, martwi natomiast strata 2 punktów, bo Wigry były zdecydowanie lepsze od dotychczasowego lidera. Dużo ożywienia do gry suwalczan wniósł Maciej Makuszewski, który wrócił do drużyny po nieudanych próbach transferu. Filigranowy pomocnik szalał to na prawej, to o lewej stronie boiska. Niebezpieczne były jego dośrodkowania z rzutów rożnych. Bliscy szczęścia byli po nich Karol Drągowski, a potem Przemysław Łapiński. Sam Makuszewski mógł w pierwszej połowie zdobyć 2 gole. Po składnej akcji Michała Danielczyka i Daniela Łowniuka oddał silny strzał z ostrego kąta, ale Witold Sabela był na posterunku. Najlepszej sytuacji Makuszewski nie wykorzystał w 40 minucie. W akcji brali udział Tomasz Bajko, Karol Drągowski, Michał Danielczyk i Sebastian Radzio. Będący sam na sam z bramkarzem Pelikana skrzydłowy zbyt lekko podciął piłkę i mógł mieć pretensje tylko do siebie. Przesłaliśmy pierwszą połowę. Bardzo dużo negatywnych, męskich słów powiedzieliśmy sobie w szatni. Wigry Suwałki zdominowały nas. Przede wszystkim myślę, że bardziej chcieli wygrać ten mecz. My z początku chyba przyjechaliśmy na piknik. Po przerwie na boisku pojawił się debiutujący w barwach Wigier łotewski napastnik Witalij Zils. I po jego podaniu Sebastian Świerzbiński zdobył pierwszego w tym sezonie dla suwalczan gola. Przełamał trwającą 411 minut w 3 meczach ligowych i 1 pucharowym strzelecką niemoc Wigier. Chwilę później Wigry mogły podwyższyć prowadzenie. Znowu przy piłce znalazł się Łotysz, idealnie dograł do Świerzbińskiego, który tym razem minimalnie chybił. To się szybko na Wigrach zemściło. W 77 minucie Dawid Neścior zdobył wyrównującego gola. Po utracie bramki zaczęliśmy grać pewne schematy, które trenujemy. Zdopingowała nas właśnie ta utrata bramki do lepszej gry. Mówię, no coraz lepiej to wychodziło. Fizycznie całkiem przyzwoicie wytrzymaliśmy trudy tego meczu. Na pewno cieszy punkt zdobyty tutaj, bo na początku rozgrywek nie ma faworytów. Tutaj też Wigry nastawiły się na teoretycznie jakiegoś tam lidera,
który był na pierwszym miejscu, wiadomo, chcieli wygrać bardzo, bo są w trudnej sytuacji. Natomiast my z tego punktu jesteśmy bardzo zadowoleni, wróciliśmy z dalekiej podróży. Łowiczanie starali się przechylić szalę na swoją korzyść. Przeszkodą był broniący po raz ostatni w Suwałkach Litwin Wajdas Żutautas. Goście nie trafiali w dogodnych sytuacjach. Mogliśmy się pokusić o zwycięstwo w końcówce. Mieliśmy dwa wspaniałe stałe fragmenty gry, gdzie nie trafiliśmy w ogóle w światło bramki. Minęliśmy się z piłką. Niepocieszony był szkoleniowiec gospodarzy, bo Wigry rozegrały, zwłaszcza w pierwszej części, bardzo dobry mecz. 20 minut po zdobyciu bramki, no zespół jakby w poświadomości zaczął bronić wyniku i to się na nas zemściło. Praktycznie jedyna sytuacja Pelikana, poza tymi stałymi fragmentami, oczywiście to nie były stuprocentowe sytuacje, tylko było groźnie pod naszą bramką. Jedyny błąd w zasadzie defensywy, gdzie został zostawiony napastnik. Nie wiem, jak to się wydarzyło, w każdym razie będziemy to analizować. Tę opinię podziela zdobywca gola Lawigier. Może za wcześnie uwierzyliśmy w to zwycięstwo już. Zgadzam się z trenerami, bo pierwsza połowa to było pod nasze dyktando, całą połowę dominowaliśmy, mieliśmy swoje sytuacje. Musimy ciężko pracować nad tą skutecznością, bo to jest nasza bolączka. W drugiej połowie Pelikan na pewno był groźny w stałych fragmentach, ale my popełniliśmy jeden taki błąd, który no niestety wykorzystał Pelikan i to od razu jedną sytuację i bramka. Cóż, cieszy z jednej strony jeden punkt z liderem, ale jest duży niedosyt, bo myślę, że zasłużyliśmy na 3 punkty tutaj dzisiaj. Wigry spokojnie ograłyby lidera, gdyby lepiej uderzał Rafał Sadowski. Gdyby w jednej z ostatnich akcji meczu zimną krew zachował całkiem dobrze wprowadzający się do zespołu Zils. Byliśmy lepszym zespołem, niezasłużenie zremisowaliśmy, powinniśmy to spotkanie wygrać. Ale cieszy mnie znowu styl, bo idziemy jakby cały czas do przodu. Graliśmy lepiej z Freskowitą, zagraliśmy dzisiaj uważam 70 minut bardzo dobrze. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, myślę, że 5-6 sytuacji praktycznie stuprocentowych i nie wykorzystaliśmy. Czyli cały czas mamy problem ze skutecznością. Popracować nad skutecznością suwalska drużyna będzie mogła już w tę środę, 19 sierpnia, w memoriale Rafała Trockiego. Tego dnia mija rocznica tragicznej śmierci wychowanka augustowskiej Sparty, wieloletniego zawodnika Wigier. O godzinie 15:45 na stadionie przy ulicy Zarzecze drużyny obu klubów rozegrają mecz w hołdzie temu bardzo lubianemu w obu miastach pomocnikowi.